Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pocket Mirror. Z góry przepraszam za wszelkie hałasy w tle, jeśli takowe słychać. Nie jestem w stanie zorganizować sobie nawet 30 minut ciszy w tym domu, więc lecimy dalej. No dalej, panienko, powinnaś odpocząć, zanim pójdziemy dalej. Och, ja... Odpocznijmy. Tym razem nie przerwę odcinka. Tak, w porządku. Nie jestem pewien, czy zauważyliście lekką zmianę w płynności gry, bo ogólnie nagrywam już na swoim sprzęcie poprzednim, którego używałem do Jersmoda ponad rok temu. Także wszystkie serie łącznie z SCP powrócą na kanał. Harpej, tak? O co chodzi? Być może chciałabyś trochę herbaty? Nie, nie chcę. Ja bym się napił herbaty. Jestem po prostu zmartwiona. Och, moja biedna droga. Powiedziałam ci, że wszystko będzie w porządku. Nie ma potrzeby, żeś martwiła się o cokolwiek, ponieważ ja zawsze będę tutaj dla ciebie. Aha, nie, Harpej. Jaki ładny witraż z tyłu. Martwię się o ciebie. Co masz na myśli? Zachowywałaś się dziwnie. To tak, jakbyś nie była tą samą Harpej, którą poznałam na początku. Ja nie rozumiem. Przepraszam. Czy ja zrobiłam ci coś złego? Ja... Teraz pytanie, co odpowiedzieć, by jej nie urazić i dostać dobre zakończenie. A powinniśmy być szczerzy. Byłaś trochę świruską przedtem. Jesteś agresywna. Brak muzyki. Rozumiem, że martwisz się o mnie, ale czasami to jest trochę... Troszkę niepokojące. Ja przepraszam. Nie, ja po prostu... Masz rację, ja byłam dla ciebie przeszkodą. Nie o to mi chodziło. Krepeczki. Naprawdę jesteś miła, moja droga. Jestem pewna, że wystarczająco już odpoczęłaś. Powinnyśmy ruszać. Nie, czekaj. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Nie wiem, co znaczy double. Dawdy, nie wiem jak to się czyta. W każdym razie chyba chodzi o to, żeśmy się nie obijali teraz, panienko. Kończy nam się czas. Na co? Jaki czas? Prawie jesteśmy na miejscu. Będziesz w stanie odpocząć wkrótce. Ruszajmy. No dobra. Zastanawia mnie, o co chodzi z tą funkcją rozmawiania z osobą, która za nami idzie, ponieważ nie działa. Zawsze nas informują o niej, ale... W sumie, kiedy chce się jej użyć po informacji za jakiś czas, to ona po prostu nie działa. Powinni to naprawić, ale dobra. Nie da się wykonać interakcji z witrażem, szkoda. Zobaczmy, o co chodzi z księgą. To jest wielka księga. Wspomnienia są skarbem, który trzeba cenić, ponieważ są one pozostałością tego, co kiedyś było tematem naszej miłości. Inspirujące, prawda? Ja myślę, że to jest trochę smutne. Dlaczego? Zakładanie, że wspomnienia są tylko ważne i cenne, kiedy rzeczy, które kochamy, znikną. Ja po prostu uważam, że wspomnienia są czymś więcej niż wydarzeniami, które mamy pamiętać. Być może czujesz się w ten sposób, ponieważ twoje wspomnienia zniknęły, jednakże dla mnie... Moje wspomnienia nie są czymś radosnym i to nie jest coś, z czego jestem dumna. Żeby być w stanie zaakceptować twoją przeszłość i cenić ją, to jest coś, czego nie byłam w stanie zrobić. Ale nawet jeśli, Harpej, czy twoje wspomnienia ze mną są złe? Nie. Nie, oczywiście, że nie. Dla mnie ty jesteś powodem, dlaczego tu jestem i stoję obok ciebie. Moje wspomnienia z tobą to jest mój najważniejszy skarb. To jest wszystko, co posiadam. Harpej, w każdym razie, ruszajmy, dobrze? Oh my god, mój English jest dzisiaj na levelu god. I zaraz to skrzanie, ale to tylko szczegół. Dobra, wiecie co, zapiszmy na wszelki wypadek. Na innym slocie. Niech będzie tutaj. Z nadzieją, że... Niczego nie skrzanie po drodze. Albo mój program do nagrywania. Dobra, wejdźmy.
Jesteśmy na miejscu. To nie potrwa teraz długo, panienko. No dalej, usiądź. Ach, tak. Jeszcze raz, przepraszam za hałas w tle, jeśli jakiś słyszycie. Po prostu drażni mnie to i nie jestem w stanie nagrywać w hałasie, ale przerwa już była tak długa, że... No trudno. Nareszcie. Czekałam na ten moment tak długo. Co masz na myśli? Wiedziałam, że przyjdziesz do mnie, panienko. O nie. Teraz możemy odpocząć. Ja powoli robiłam się zmęczona. Ja również. Poznaję te tekstury, które poruszają się w tle, kiedy winda jedzie. Ty biedna istoto, musiałaś przejść przez tak wiele, żeby się tu dostać. Wszystko będziesz w porządku, moja droga. Nareszcie będziesz w stanie odpocząć i być może usnąć również. Tak, czuję się, jakbym nie spała przez kilka dni. Czyżby? W takim razie upewnię się, żeby... Pamper you, to jest... Zaraz pamper. Żeby cię rozpieszczać? Tak bardzo, jak tylko będziesz chciała. Albo dogadzać mi. Dogadzać mi? Ależ oczywiście. Z radością przygotuję dla ciebie kubek gorącej herbaty. Rumiankowej. Którą pamiętam jako twoją ulubioną. Również chciałabym uczesać twoje długie, piękne włosy, jeśli mi pozwolisz. I oślepniesz wtedy i będzie badent. Są tak delikatne, że mogą się z łatwością zniszczyć. Będzie najlepiej, jeśli zajmiemy się tym tak szybko, jak to możliwe. Och, ja nigdy nie zwracałem na to uwagi. Dobra, muszę się napić, bo zaraz mi język odpadnie, za dużo tych dialogów. Wszystko w porządku, moja droga. Nie musisz się martwić o nic od teraz, ponieważ ja się tobą zajmę. Upewnię się, żeby trzymać cię w bezpieczeństwie. Albo utrzymać cię w bezpieczeństwie. Jestem po twojej stronie i zawsze będę. Harpej. Spójrz, prawie jesteśmy na miejscu. Czemu winda stoi w miejscu? Przecież to jest witraż. Nie przejdziesz przez witraż? Chyba. Ty i ja należy... Co? Co się dzieje? Nie wiem, proszę uspokój się. Patrz. Oh my god. Fuck. Nie zdążyłem przeczytać dialogu. Co się stało? Harpej, czy wszystko stało w porządku? Harpej, odpowiedz mi. Wszystko ze mną w porządku. Zakładam, że z tobą również. Czy jesteś ranna, moja droga? Wszystko ze mną w porządku. Co z tobą? Możesz wstać? Tak, wszystko dobrze. No dalej. Pomogę ci wstać. Przecież stoję, chyba. Okej. Okay. Dziękuję ci, Harpej. Przecież ja własnowolnie kucnąłem, żeby ci pomóc. Czy jesteś pewna, że wszystko z tobą w porządku? Tak, wszystko dobrze. Gdzie my jesteśmy? W windzie. Haha. No shit, Sherlock. Dobra. Unsup. Ha, Harpej. Harpej, gdzie my jesteśmy? Ja znajdę rozwiązanie. Nie zamykaj zepsutej windy, bo jak tu utkniemy, to zginiemy z głodu. Kropeczki. Harpej. Wydostanę nas stąd. Zajmę się tym. Uderzanie przycisków nie rozwiąże problemu. Harpej. Harpej, przestań. One się nie zamykają. Harpej. Możemy przemówić do Harpej albo wykonać akcję. Tylko pytanie, co znaczy take action? Damy jej beat slapa? Pomożemy jej wstać czy co? To jest zbyt duża zagadka, więc przemówmy do niej. Wszystko będzie w porządku, nie martw się. Musimy po prostu iść naprzód. Jestem pewna, że to nas gdzieś zaprowadzi. To nie zaprowadzi nas nigdzie, moja droga. Tam nie ma nic dla nas. Czemu ty to mówisz? Po prostu zostańmy tutaj na ten moment. Nic dobrego się nie wydarzy, jeśli będziemy się tam kręcić lub błądzić. Nie możemy tu zostać. To jest rozkaz, panienko. Kropeczki. Harpej, ja nie mogę tu siedzieć i czekać. Ale to zrobisz. Nie, Harpej.
Przepraszam, ale ja nie mogę. Gdzie ty się wybierasz? O nie. Tu jest brzydko. I widzę drzwi, które są na suficie. To ma sens. Gdzie ja jestem? Nie no, nie są na suficie, ale są do góry nogami, jeśli można tak powiedzieć. Wracaj tutaj. Proszę, nie zostawiaj mnie samej. Nie chcę cię zostawiać, ale... fabuła tego wymaga. Mogę tam wrócić? Nie mogę. Nawet postać to powiedziała. Okej, doskonale. Gdzie ty idziesz? O, wyszłaś. Harpej! Wracasz ze mną, panienko. I straszą. Harpej, chodź ze mną. Nie mogę, ja muszę... Harpej! Kropeczki. O, fajny soundtrack. Okej. Zamknęły się drzwi. I tu pisze jeden. Do góry nogami. Zapamiętajmy to. Nie chcę tam iść ponownie. Ale tam jest Harpej. No dobra. Idziemy dalej. Co to było? What? Co? Czemu te drzwi się otworzyły? Wow, ten lag. Okej, idziemy stąd. Mam nadzieję, że jesteście tak samo dobrze nastawieni jak ja. Na to, że powróci SCP. Oraz inne gry. 3D, wow. Coś tu leży. Zdobyliśmy żółty flet. Gry ma czaszkę i coś na głowie. Na czaszce. Dobra. Dwójka. Okej. Tu też coś leży. Czerwone. Czerwony flet. Okej. Super. O, sporo nożyczek. Dziwne. O, co to było? Coś mnie zraniło? A to co, niebieski flet? Niebieski flet. O Jezu. Okej, idziemy dalej. Po co nam tyle fletów? Tam są jakieś drzwi z dziurami. Kolejny flet. Fioletowy. Fiolet czy róż? Nie jestem pewien. Dobra, weźmy. Czarny flet. Okej. Jestem daltonistą oficjalnie. Drzwi z dziurami. Super. Więc... zobaczmy. Czy chcesz zagrać na flecie? Mamy zagrać melodię jakąś, czy coś? Aha, już chyba czaję. Dobra, spróbujmy inaczej. Jeszcze musimy sprawdzić dwa flety. Czarny flet. Okej. I bodajże niebieski. Tylko gdzie jest niebieski? Tu jest niebieski. Dobra. Dobra, chyba wiem jak to będzie. Prawdopodobnie mam odtworzyć melodię, która leci w tle aktualnie. Na pewno zacznę się od czerwonego, ponieważ jak się wsłuchacie w muzykę... Chwila. Niech się zapętli. Teraz. Okej, zgadza się. Dobra. Teraz będzie bodajże czarny. Jak dla mnie to jest fioletowe, ale dobra. Nie jestem pewien, ale chyba się zgadza. No dobra. Teraz... No właśnie, tu już nie pamiętam. Niech będzie po kolei od góry żółty. Come on, Sherlock Vail. Chyba będzie okej. Dobra, ostatni. Jak się nie będzie zgadzać, to najwyżej zginiemy czy coś.
czwarty. I... Tak, chyba się zgadza. O tak, doskonale. Zadziałało. Teraz mogę zobaczyć Harpej. Co? Czemu ona jest tam? Nie ma takiej potrzeby, moja droga. A nie, tam było, teraz mogę pójść po Harpej, żeby tu przyszła. Sorry, mój błąd. Harpej. Odpalił jej się psychomod? Teraz nas zabije? Wierzę, że mówiłam ci, żebyś mnie nie zostawiała. Harpej, ja... Czemu mnie opuściłaś? Te spojrzenie. Podobno jesteś ślepa. Dlaczego ona patrzy na nas z góry? Czemu ty jesteś, panienko? Odpowiedz mi. Ja po prostu... Dlaczego? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam, moja droga. Harpej, powiedz mi, czy to jest coś, co ja zrobiłam? Nie, ja... Czy to jest coś, co powiedziałam? Harpej, nie o to chodzi. Co to jest w takim razie? Dlaczego mnie unikasz? Bo nie chciałaś z nami iść. Czemu mnie zostawiłaś? Harpej, proszę, bo fabuła mnie zmusiła. Czemu mnie odrzucasz? Harpej, przestań. Czy ja jestem tak bardzo nieistotna dla ciebie? Nie. Czy jestem tak bardzo nieistotna dla ciebie, moja droga? Nie. W takim razie kim jestem? Kim jestem dla ciebie? Jesteś moją przyjaciółką. Ja po prostu próbuję ci pomóc. Dlaczego nie możesz tego... Auć. Dostaliśmy beat slapem. Za co? To nie jest twoja rola. To nie jest twoja rola, panienko. Auć. Mamy ślad na policzku. I straciłaś twarz. Super. To było smutne. I nie ma melodii. Nie podoba mi się to. O, super. Ciemność. Prawie tak jak w tym korytarzu, gdzie szliśmy z Harpej. Aha, czarno-białe. Nieważne. Chciałem powiedzieć, że jak w tym korytarzu, gdzie nas czesała i zginęliśmy. To znaczy, dostaliśmy patent. Nie mogę się ruszać. O. Skierowali w nas nożyce. Widzę Bad Pixel, tam po lewej. O co tu chodzi? Trzeba przyznać, że jak na grę z Makera to jest tak ładnie zrobiona. Boże, coś pięknego. A, wciągnęli nas. What? O co tu chodzi? Czy to byli nasi rodzice? Wow, lustra. To chyba te mówi o prawdę. Fleta! Chyba. Więcej flet? Nie. Chyba nie jest fleta. Okej. A to kto? To my? Okej, to było dziwne. I nie mam pojęcia, o co chodziło. Kropeczki. Muszę odnaleźć Harpej. No dobra, więc zapiszmy sobie tutaj. I chodźmy dalej. Ej. Są zamknięte. Jak to? A, tu są jakieś przejście. Tak, tu są jakieś przejście. To brzmi dobrze.
O nie, teatr. Może to w sumie dobrze? Nie, w sumie to nie jest dobrze, bo teatr zawsze kraszuje mi grę i sprawia inne problemy z nagrywaniem. Nie lubię teatru. Wow. Niezłe wejście, naprawdę. Witajcie, panie i panowie. Cóż za trudny tłum. To ty. Ja? I kim ja niby jestem? Trochę źle wychowana, prawda, moja droga? Co? I raczej powolna również. Nie, to nie jest... cisza, ty klazomaniak. Nie wiem, co to znaczy. Sisz, jak ja nienawidzę tych głośnych... menters? Co to jest? Munters. No dalej. Pokaz dzisiejszej nocy jest doprawdy niebywały. I z pewnością nie dla słabych serc. Teraz, bez dalszego przedłużania, to będzie opowieść, którą lubię nazywać Serendipity. Możliwe, że tu chodzi o krzyżówkę jakiegoś seren, cokolwiek to znaczy, z dipity, czyli połową słowa stupidity, czyli głupota. Ale nie jestem pewien. W każdym razie tutaj ucinam film, ponieważ zawsze jak są te śmieszne teatry, to nagrywanie się chrzani, więc po prostu dam wam tę scenę teatru wstawioną w montażu, edytowaną, więc do usłyszenia za chwilę. Thank you.
Harpej. Muszę ją odnaleźć. No dobra. To było ciężkie, ale melodia w tle była cudna. Dosyć smutna, ale dobra. No dobra, więc zapiszmy sobie. Niech będzie tutaj, albo w sumie tutaj. Na wszelki wypadek, jeśli coś skopałem. Którędy przyszliśmy? Tędy przyszliśmy. Chodźmy do windy. Czyżby to był koniec wątku Harpej? Z jednej strony mogę wam trochę zaspoilować, że za jakiś czas pojawi się film z Jerry's Moda. Jej! Chodźmy dalej. Ciemność. Ciemność to w takich grach zły znak. Ale już mamy światło, więc nie ma co się martwić. Ładne tło, trzeba przyznać. Co to za miejsce? Jezu, to wszystko wygląda pięknie. Dobra, idziemy. Koniec podniecania się. Trzeba iść naprzód. Jesteśmy jedyną jasną teksturą na całym ekranie. Czy to jest łóżko? Please, nie. No nie, znowu to samo. Tylko nie Harpej. Please. To była dobra postać. Tak, już mówię w czasie przeszłym, bo już wiem, co się wydarzy. Harpej. What? Okej. Przyszłaś do mnie. Co się stało? Odeszłaś i ja... Przepraszam, moja droga. Nie chciałam cię zranić. Ja nie mam wytłumaczenia na to, co zrobiłam, panienko. Tutaj nie ma nic, co mogłabym zrobić, żeby poprawić moje postępowanie. Ja również powinnam przeprosić cię, Harpej. Czuję, jakbym cię zawiodła. Ani trochę. Nawet jeśli, Harpej. Ja przepraszam, że cię nie posłuchałam. Tutaj nie ma nic, za co musiałabyś przepraszać, panienko. Jestem tutaj, by cię poprowadzić i zawiodłam cię. Wcale nie. Nie ma na to wymówki. Nie, Harpej. Ja myślę, że zrobiłaś więcej niż wystarczająco dla mnie. Nie musisz mnie teraz pocieszać. Zdaję sobie sprawę, że cię zawiodłam. Ale nie zrobiłaś tego. Jesteś tą, która uratowała mnie przed tą dziewczyną. Ty również pocieszałaś mnie, wysłuchałaś mnie. Ty nawet zrobiłaś ten kardigan dla mnie. I ja wciąż nie wiem, co to znaczy. W każdym razie to jest ubranie, które mam na sobie. Więc proszę, nie zrzucaj na siebie winy za wszystko, Harpej. So cute. No nie. Nie umieraj. Dziękuję ci. Dziękuję ci tak bardzo. Harpej, proszę, nie płacz. Ja nie chciałam. Nie zrobiłaś nic złego, moja droga. Ja po prostu jestem bardzo szczęśliwa. Nic więcej. Harpej. Ja chcę ci za wszystko podziękować. Rozmowa z tobą sprawiła, że zrozumiałam siebie trochę bardziej. Albo lepiej. Och, moja droga. Ja po prostu wypełniałam swoje obowiązki. Dziękuję ci, Harpej.
To nic takiego, panienko. Jestem pewna, że będziesz w stanie znaleźć swoją drogę teraz, beze mnie. Nie! Tak, ja znajdę. Dzięki tobie, Harpej. Jest jeszcze kilka rzeczy, przed którymi chciałbym cię ostrzec, moja droga. Proszę, wysłuchaj mnie uważnie, póki wciąż możesz. Tak. Ta dziewczyna, która goniła cię przedtem. Jej imię brzmi Lizette. Lizette. Ona jest bardzo chora. Harpej, czego ona ode mnie chce? Wszystkiego, rzekłabym. Co masz na myśli? To, czego ona potrzebuje, jest w twojej dłoni, moja droga. Nie powinnaś podchodzić do niej bez uwagi. I ona nie jest tym, na co wygląda. Lizette, ona jest częścią powodu, dlaczego tu jestem. Harpej? Przepraszam, ja nie chciałam cię zakłopotać. Musisz się odnaleźć. Oboje musicie się spotkać, albo... Albo? Obawiam się, że nie będziesz w stanie odkryć tego sama. Co? Myślałem, że raczej będzie, że musimy być w stanie odkryć to sami. Tutaj jest jedna rzecz, o którą muszę cię poprosić. O co chodzi, Harpej? Proszę, nie zatrać siebie. Jesteś sobą, moja droga, i nikim innym. Ja, z drugiej strony, jestem niczym innym niż odbiciem twojego imienia. Wierzę, że odnajdziesz swoją drogę, więc proszę. Błagam cię, panienko. Harpej? Proszę, pamiętaj mnie. Harpej, czekaj. Przepraszam za wszystko, co zrobiłam. Ja nigdy... Nie, Harpej, proszę. Ja nie chciałam cię zranić. Harpej, proszę. Kurde, to jest smutne. Bądź ostrożna. Nie możesz. Nie możesz pozwolić temu odejść. Ponownie. Czy coś? Harpej, otwórz oczy. Harpej. Nie. Nie! Come on! Znowu! Jeszcze fleta to fleta, ale Harpy była mimo wszystko lepszą postacią. Oh, why? O! Grzebień. Regalia Harpej. Czyli zrobiliśmy chyba wszystko tak jak trzeba. Wow. Czyżbyśmy zmierzali do pseudo dobrego endingu? Harpej. To jest przykre. Chyba musimy wrócić. Biedna Harpej. Możecie postawić znicz w komentarzach. Ale nie obrażę się, jak napiszecie jakieś piękne wypracowanko na temat odcinka. O, list jej. Nawet od czasu tego okropnego dnia moja dusza stała się niespokojna przez żal? Czy coś takiego? Zostałem poprowadzony przez żądzę we wszystkim, co zrobiłem. Zrzuciłem swoją głupotę na niewinnych. Ja wymieniłem moją ludzkość na szansę dla szczęścia dla mnie i mojej rodziny. Ale dla ciebie, moja droga córko, nie zostawiłem niczego innego niż wstyd.
Cholera. Farbej. Nie. Fuck. Dobra. To zapiszmy sobie tutaj. I do usłyszenia w kolejnym materiale z Pocket Mirror. Tym razem wezmę sobie paczkę chusteczek. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Awanis. Cześć wszystkim. Z tej strony Nyny, witam. Wow. Kolejna mapa horror. To w składzie, bo Awanis to. Tak. Dołączyłem. Chodźmy. Kim ty jesteś w ogóle? Nie widzę swojego własnego. Dementorem. Ale nie wiem, dementory coś lubią ssać, ale nie wiem co dokładnie. Harry! Małego Harry'ego. Harry, bądź prawdziwy! Harry! Nie!